Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Jarek, i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj, na tapie, bierzemy sobie pozycję Requiem. Jest to pierwszy tom pozycji, którą nam zagwarantował Scream Comics. Natomiast Pat Mills i Olivier Ludła odpowiadają za pozycję. Pierwszego będziemy kojarzyć mogli choćby nawet z barbarzyńskiego slajna, czy choćby nawet ABC Warriors. A ludła, no to przede wszystkim wspaniałe, niesamowite wręcz bym powiedział rysunki, które tworzy, choćby nawet też to było widoczne w takiej pozycji jak Wika. Czy jakiś czas temu, sza, sza, właśnie którą wspólnie z Pat Milsem, z Patem Milsem stworzyli, a wydało Studio Lane. No i teraz dostajemy coś od Screama. Format ten taki największy, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Oczywiście tutaj, w tym wypadku, jest to okładka limitowana, bo mamy też regularną. I dwa pierwsze, nazwijmy to takie, zeszyty, które zostały tutaj zebrane, właśnie pojawiły się w tym tomie. Dobrze, przejdźmy może do prezentacji. Komiks, tak jak wspomniałem, w dużym formacie. Tak się prezentuje nam tutaj grzybiet. Możemy zobaczyć, właśnie. Jeden, dwa, odrodzenie i Dance Macabre. Tak się nazywają dwa pierwsze, te zaszyty. I tył, piękny w ogóle rysunek. Mówię, Lodwa dla mnie jest niesamowitym rysownikiem, jednym z moich ulubionych. Oczywiście, opis dla Was też i no mega szacun, to jak on potrafi to wszystko zrobić. Heinrich jest tutaj głównym bohaterem, jak już ustaliliśmy, oczywiście w tym opisie, który wam pokazywałem. I to, że ta druga wojna światowa, owszem, to że dzieje się to, co się dzieje, prawda. To jest w ogóle tak na marginesie. Okładka regularna, właśnie tak wygląda. Z tym, że tutaj przedstawionym bohaterem. Kto to jest? Może się domyślicie, może nie, kiedy będę wam prezentował, nie chciałbym zdradzać. Ale tak jak mówię, Heinrich, nasz bohater. Poznajemy go w chwili, kiedy jest, no tak naprawdę umierającą osobą, ale pojawia się też jak widzimy, pewna kobieta. Kobieta która okazuje się być. No, wybranką jego serca, Rebeka. Ich miłość raczej nie do końca była udana. Owszem, początek jak najbardziej wspaniały, ale później taki mały spoiler porywają gestapo. Heinrich nic w tym wypadku nie robi i on sam z racji na to, co robił tak jako żołnierz niemiecki, no... Wiemy, że to nie byli dobrzy ludzie. Ląduje do piekła, do piekła dosłownie. Tam dopiero tak naprawdę pojawia się fabuła, która nas będzie nakręcała. Tam dopiero pojawiają się te wszystkie wątki. Oczywiście mające też na celu przybliżyć nam dalsze losy naszego bohatera oraz samej też i Rebeki, która będzie obecna. W tym wszystkim, co tutaj ma mieć miejsce. Dlatego tu akurat wychodzi na plus temu, że to się właśnie tak dzieje. Dlaczego? Dlatego, że poprzez przez to komiks naprawdę staje się taki dość na swój sposób nieprzewidywalny. Bo to, co Patemils ma w głowie, to jest naprawdę kosmos, i ten kosmos tutaj dostajemy. Sam komiks zdecydowanie jest 18. Plus. E, motywy e, kultów e, satanistycznych, e, przemocy, e, poruszania innych, e, bardzo, no takich też bym powiedział, trochę kontrowersyjnych tematów. Tutaj wszystko e, znajdziemy, picie krwi i tak dalej, i tak dalej. Więc to piekło, takie wampirze na swój sposób piekło, e, daje nam tutaj e, taką ostrą jazdę bez trzymanki. Ale przyznam szczerze, że no bądź co bądź, e, że fabuła jednak czuć, że jest trochę taka w stylu właśnie go, Patego Millsa. E, to jednak nie wiem, dlaczego mam właśnie takie dziwne odczucia, że w przypadku Sha, gdzie to był no, cyberpunk bardziej, tu mamy pomieszanie trochę wszystkiego z tym właśnie piekłem jest jakoś takie bardziej przystępne dla mnie. W porównaniu właśnie do wspomnianych wcześniej ABC Warriors czy Slina. Tutaj, też istotnym elementem przede wszystkim tej całej historii jest to, że trafiając do tego piekła, mamy tak jakby kulę ziemską. No, w pewnym sensie jest ta właściwa, nasza, a po drugiej stronie jest tak jakby odbicie tego i jest właśnie ta demoniczna zła. I tam. To wszystko się dzieje. Oczywiście nasz bohater musi przejść pewną inicjację, dochodzi do tego, że ma swojego takiego mentora, który go troszeczkę w tym wszystkim wprowadza, no i przede wszystkim walka, walka, walka i. Walka, która jest niekiedy, jak widzimy, do tego stopnia, tak sfiksowana, że po prostu czachadymi. Sami spójrzcie w ogóle, ja naprawdę podziwiam ledła, że on potrafi w tak niesamowity sposób. No, naprawdę rysować te wszystkie postaci, które tutaj widzimy. Zobaczcie, jaka tutaj jest rzeźnia. Dla mnie to jest naprawdę czapki z głów. To, co on tutaj tworzy, to jest absolutne mistrzostwo świata. Nie mam słów, które mogłyby opisać to, co tutaj dostajemy. A jeżeli później to wszystko jeszcze wplączemy dodatkowo Motywy, które są takim puszczeniem oczka, prawda, w stronę fanów ogólnie wszelkiej popkultury. No, ten motyw na pewno Wam się z czymś kojarzy. Co nie? King Kong? też właśnie takie rzeczy tutaj możemy czasami trafić. No i właśnie e, Madame e, Macabre, którą tutaj widzimy, ona też bardzo będzie ciekawą postacią. E, postacią, która będzie chciała troszeczkę tutaj się pobawić się kosztem naszego bohatera i co z tego wyjdzie, jak wyjdzie, jak on to odbierze, pamiętając cały czas i mając na uwadze, że to Rebeka jest tą jego wybranką serca, że to za nią jest zdecydowany nawet pójść do piekła i zrobić wszystko, aby móc szansę ją odnaleźć. No mam wrażenie, że tuż czasem może powstać taki miłosny trójkąt oby, bo może być wtedy ciekawie i jeżeli komik zostanie podtrzymany właśnie w tym tonie, który tutaj widzimy, to będzie naprawdę spoko. W tym wypadku akurat <laughs> jeśli chodzi o e, takie scenariusze Patego Milsa, to jak najbardziej ja jestem na plus a Olivier Ledois to jest dla mnie gość naprawdę wybitny niemal. Co mogę jeszcze dodać? Że jest, jest spora liczba dodatków. Tu przede wszystkim ja ubolewam nad tym, że taki krótki jest w sumie. Znaczy krótki, nie jest krótki ten komiks, ale tak się w niego wkręciłem, że czekam na drugi tom z niecierpliwością. Więc <laughs> mam nadzieję, że w przyszłym roku dostaniemy Kontynuacji i dowiemy się, jak to się dalej rozwinie, bo Heinrich naprawdę jest ciekawym bohaterem i on trochę ma tutaj kręgosłup moralny mimo wszystko i świadomość tego, chyba co robił, a co jest teraz, gdzieś tam w tej głowie przemawia. Ba, powiem więcej. Jest też moment, kiedy. No nie, powstrzymam się, bo to mógłby być dodatkowy spoiler, a jeden już wam przekazałem, więc sobie odpuszczę. <laughs> Ale pokażę wam zawartość. Zawartość komiksu prezentuje się następująco. Fajnie, że dodali troszeczkę tych stron. Tutaj są też dodatkowe opisy. Tu w przypadku tego jest mowa o, bliźni o mrocznych bliźniaczych ziemiach, czyli tym wszystkim odwróconym, prawda? To, co się wydarzyło wcześniej, ba. <laughs> dotychczasowe. Wody, w ogóle, które były wodami, oceanami, morzami, teraz są lądami. A to, co było kiedyś e, po prostu kontynentem, tak jest wodą. To też fajnie zrobione. Właśnie to odwrócenie całkowicie wszystkiego. No i te rysunki, naprawdę takie mocno heavy metalowe, też bym powiedział, ale świetnie wyglądają. Tutaj mamy w takim ołówku, prawda? Przedstawione. No, zobaczcie, jak kurczę. To trzeba być naprawdę cholerny talent, żeby coś takiego narysować. Ja bym nie potrafił i podziwiam takich artystów na maksa. Tu jeszcze kilka tych stron nam zostało, to wam pokażę. Jakieś opisy bohaterów, którzy. No, ten to jest w ogóle. Nie będę wam mówił, ale poniosło w wodze fantazji Patego Milsa. No i. Potwory jakieś, które się wynurzają, pojawiają. Rewelacja. No i jeszcze wspomniana Wika, oczywiście, o której mówiłem, świetna powieść fantazy. Wygląda rewelacyjnie, oczywiście, też, jeśli chodzi o rysunki. No i trzecie oko, jeszcze właśnie, zapomniałem wspomnieć o trzecim oku. Tytuł, który jest też nowością, tak naprawdę, bo, bo wyszedł całkiem jeszcze niedawno, na MFC można było go kupić. Okładka limitowana, materiał. Z tego właśnie komiksu też znajdziecie na moim materiale, gdybyście chcieli. Tu właśnie Oliwier Ludwa odpowiada. No i regularna. To tak już jako dodatek. I to jeszcze chciałem sprawdzić na koniec, bo jakoś umknęło mi to, ale też właśnie zauważcie, że to, co tutaj widzimy, to jest jeden wielki obrazek, bo te firany, nie wiem, zasłony, jakby to nie nazwać, one tworzą tutaj tą całość, więc to jest świetne. To jest po prostu. Wow, rewelacyjny, fajny komiks. Ostra jazda bez trzymanki, tak jak mówię, ale nie dla każdego, bo już same te motywy związane z piekłem, z tym satanizmem, tymi nawiązaniami, tak, 666 i tak dalej. No, trzeba mieć troszeczkę tak z przymrużeniem oka podejście do tego komiksu, ale mówię, dla samych rysunków. Na pewno warto, przynajmniej ja tak uważam. Więc z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Zachęcam, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę, a także subskrypcja oraz dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem ja mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.